Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku ponownie będziemy walczyć z Pennywise'em i z Lucyferem, ponieważ okazało się, że Pennywise z Lucyferem mają jakiś sojusz i wspólnie ogarniają jakieś dziwne rzeczy tutaj na Palionowie, co mi się totalnie nie podoba. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. A ja nie przedłużam, lecimy z filmem. Witam, witam, jestem oczywiście w bunkrze tutaj, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek z tego powodu, że, no wiecie, jest jakby kontynuacja tego, co się wydarzyło na poprzednim odcinku i tam ogólnie odkryliśmy, że Pennywise współpracuje z Lucyferem, co mi się totalnie nie podoba i wydaje mi się, że to, co tam jest ukryte, to jest jeszcze nic w porównaniu do tego, co my odkryjemy i jestem totalnie przerażony, jak o tym myślę. Zanim jednak, to ja tutaj sobie mogę spać tylko w nocy, czyli jest dzień, a ja chciałem ustawić sobie tutaj setkoma, ale niestety mi się to nie uda chyba w takim razie, skoro nie ma nocy. No ale dobra, czy ja tutaj coś mam, jakieś swoje rzeczy? Nic tutaj nie mam. Ja w ogóle powinienem bardziej uzupełnić tutaj jakby magazyn tego bunkru, ponieważ ja tutaj naprawdę niewiele mam. Dobra, mamy jakąś mapę. Aha, to jest ta mapa, dobra, już wiem, która to jest. Zapomniałem, że jaka to jest mapa, ale dobra, nieważne. Wychodzimy stąd w każdym razie, z tego powodu, że ja, mój plan na dzisiejszy odcinek to jest pójść znowu do tamtej bazy Lucyfera, w której spotkaliśmy Pennywise'a. Ponieważ wydaje mi się, że coś tam będzie, czego jeszcze nie odkryliśmy, a co nam się mega, mega przyda. I fajnie byłoby, wiecie, jakby to odkryć. Ja mam jakiś lag dziwny, dobra, 13 chunków. Oczywiście ten serwer już nie wytrzymuje, ale nieważne, dobra, musimy tam przejść. Przejdźmy sobie tutaj przez tą rzeczkę. Ja nie wiem, jakieś dziwne cofki mam, jakieś takie lagi, nie wiem, o co chodzi totalnie. Ej, co jest? W Minecrafcie, proszę się nie crashować. Wszystko jest gites. Czy to naprawdę nagrywanie tak obciąża mój komputer, czy... O nie, ja chyba... Widzowie, chyba komputer do wymiany. Chyba komputer do wymiany, chociaż on dzisiaj od rana idzie, może powinienem go zrestartować, ale nieważne, damy jakoś radę z tym. Ja może zmniejszę ten render distance na 10 i zaraz będzie tu... Pa, o, zero lagów, dobra, nie będzie wam przeszkadzać, że tam nie widać końcówki świata, dobra, to bardzo fajnie. Okej, dobra, idziemy do tej bazy Lucyfera. Mam nadzieję, że tutaj nie spotkamy ani Pennywise'a, ani Lucyfera, że dzisiaj będzie taki jakiś wolny dzień od nich. Widzę, że tutaj jest bezpiecznie. Nie no, ja nie mogę grać na takim małym render dystansie, przecież nie widać w ogóle tutaj tych drzew i tak dalej, tego wszystkiego. Dobra, mam nadzieję, że to się ogar... Wiecie co, to się tak robi w momencie, kiedy tutaj ktoś przechodzi, ponieważ jakby te bloki się chowają na moment do środka i jest szansa na taka, że po prostu ta trawa to działa podobnie jak z normalną trawą, że jak się coś na nią postawi, to ona jakby traci trawę i to jest sama ziemia. I to oznacza, że ktoś tam wchodził niedawno. Pytanie kto? I musimy się zaraz dowiedzieć, ale dobra, widzę, że jest teren czysty, więc chyba możemy zejść na dół. Najgorsze jest to, że właśnie te lagi mam. Dobra, schodzimy na dół, uwaga! Okej, jest... Oj, dobra, tu pamiętam, że jest takie przejście. O kurde, tu się coś buduje. Ej, czy ja odkryłem właśnie, że tutaj Lucyfer coś dobudowuje, coś nowego? Dobra, czekajcie, przejdźmy tutaj. Tu jest, tam jest szkielet, widzę. I on sobie właśnie kręci świdry. Ale dobra, powolutku, powolutku. Tam jest Lucyfer, dobra, na końcu. I on sobie coś tam przegląda, jakieś biblioteczki. Musimy, kurczę, być czujni z tym, co on tutaj robi. Z tego powodu, że... Okej, zamknął to przejście. Niedobrze, niedobrze, że on nie zamknął, bo ja chciałem właśnie akurat tam przejść, bo tam ostatnio się spotykał Pennywise z Lucyferem i tam coś będzie ważnego na pewno. Ja niestety nie mam potek na niewidzialność już więcej i nie jestem w stanie nic zrobić. O kurczę, gdzie on znikł? Gdzie on znikł? Oj, widzowie, czekajcie, bo on zniknie gdzieś. Czy on tu wyszedł na górę? Nie, chyba... O, jest tu na dole, jest tu na dole, jest tu na dole. Dobra, dobra. Powolutku, powolutku. Czekajcie, przejdźmy tutaj i zobaczmy, co on tam kmini. Czy on tutaj na F5 może? Okej, jesteśmy na F5. Dobra, widzę go, widzę go. Stoi sobie przy tej skrzynce i coś do niej zagląda. Okej, ja tu na bezpiecznego na F5 stoję. Nie chcę się tam wychylać, bo ja się boję, że on się odwróci nagle. A zapomniałem, że jest opcja taka w ogóle na F5 spojrzeć i wtedy jest totalnie bezpiecznie. Ale dobra, co on tam kmini? On patrzy na te tabliczki i teraz czy on... On będzie schodził, dobra, schodzi na dół, zszedł na dół, czyli mamy tu wolny teren, możemy tutaj teraz pozwiedzać co nieco, więc wydaje mi się, że nie ma lepszej możliwości, jak po prostu teraz właśnie to zrobić. Ja tylko sprawdzę, czy on na pewno jest gdzieś tam na F5, sprawdzimy, dobra, zszedł na dół, zszedł na dół. Ja to zamknę, żebyśmy słyszeli jakby co, jakby tutaj wchodził i możemy teraz przejrzeć teren, dobra, otwórzmy tutaj te drzwi. I ogarnijmy, co tutaj mamy, bo tutaj ostatnio była naprawdę jakieś dziwne akcje, bo o nie, tu jest szkielet, dobra, dobra, uwaga, pum. Bum! Dobra, pokonany. I teraz tak, tutaj w tym miejscu stał Lucyfer i ostatnio Pennywise tutaj był. No przecież pamiętacie, to było wczoraj. I teraz, co on tutaj dokładnie planował, nie mam pojęcia. Słyszę szkieleta gdzieś, że chodzi, kurczę. Nie wiem totalnie, o co chodzi, ale dobra, tu jest jakieś takie miejsce, że tutaj jest coś poukrywane, jakieś tajne przejście czy coś tego typu. Chyba nie do końca mi się wydaje. Tam chyba nic nie ma, tu chyba też nic nie ma. Dobra, ogólnie chyba tu nic nie ma.
Ty, ale to strasznie dziwne miejsce, że tutaj nic nie ma. Myślę, że tutaj cokolwiek znajdziemy, a wygląda na to, że tutaj za bardzo nic nie ma, żadnych drzwi, żadnych przycisków, żadnych ukrytych przejść. Nie wiem, dziwne, chyba że tutaj w tej ciemni coś, tutaj, tu, ej, tu coś. Dobra, mamy jakąś skrzynkę, widzowie, i teraz co w niej będzie, dobra? Mapa. Jedna z czterech map, okej, okay, dobra, weźmy tą mapę, zobaczmy o co chodzi z tą mapą i dokąd ona prowadzi. Aha, mamy jakby jakąś wyspę. Czekajcie, pójdźmy tu do światła bardziej, żebym to lepiej widział. Mamy jakąś wyspę, jakiś kawałek wyspy, tylko ja nawet nie wiem gdzie my jesteśmy, bo nie ma, to jest bardzo daleko od nas, skoro to jest tutaj na tej mapie, to jest bardzo daleko od nas z tego powodu, że nie ma żadnej kropki na tym, więc wydaje mi się, że to jest dosyć daleko. To jest jakaś wyspa i tam jest jakiś budynek. Jest czarno-czerwony ten budynek, więc wydaje mi się, że to będzie właśnie coś Pennywise'a albo Lucyfera. Ale weźmy to, weźmy tą ze sobą tą. Ja może zostawmy tą mapę tutaj na takim, wiecie, żeby myślał, że dalej ta mapa tutaj jest, a ja tak naprawdę biorę oryginał sobie gdzie indziej, bo tamtej mapy już nie potrzebujemy, tamtą już mapę znamy. I okej, okay, i tu mamy jakby wszystko ogarnięte, tak na to by wychodziło, tylko... Czekajcie, ja sobie zejdę tam na dół, zobaczę gdzie on tam poszedł, bo tu jest dalej zamknięte, więc on tam chyba dalej siedzi. Ale ja bym chętnie sprawdził, co tutaj się dzieje z tego powodu, że dobrze by było wiedzieć, na czym stoimy. Dobra, czekajcie, idę na razie ze świeczką w ręce, ale jak dojdziemy tam, dobra, tu już dochodzimy na ten, ja muszę ogarnąć, czy tam gdzieś Lucyfer jest, czy on tam siedzi na tronie swoim, czy nie. Czy gdzie on jest, czekajcie, musimy ogarnąć taką sytuację. Na tronie jest? Nie ma go. O kurde, jest tutaj, jest na dole, sobie tam krąży. Dobra, czekajcie, ogarnijmy boczkiem. Stoi w miejscu. Patrzy na ten kryształ, dobra, coś ma. On coś tu kmini, Dobra, nie, uciekamy stąd. Mam mapę, nie mogę teraz ryzykować, że on mnie złapie, skoro ja mam mapę, więc ja stąd wychodzę jak najszybciej. Z tego powodu, że jeżeli on by się dowiedział, że my mamy taką mapę, to mógłby się mocno zdenerwować, nie? Więc ja na razie oczywiście nie pokazuję mu nic takiego. Więc dobra, wychodzimy stąd, ja to zamknę, żeby on nie myślał, że tutaj ktoś był. I możemy się stąd chyba wynosić, czekajcie, chyba wszystko, dobra. Mamy mapę, to jest najważniejsze, mamy jakąkolwiek poszlakę dotyczącą właśnie tego, więc wychodzimy w tym momencie z tej jego bazy i teraz ogarnijmy, co możemy zrobić w tym temacie i z tym, dobra, nic mnie tutaj nie śledzi, nic. O kurde, jest ta Pennywise, co jest grane, Pennywise akurat tam jest, wyszedł akurat za tej nogi. Dobra, on coś tam kmini, gdzieś chodzi sobie boczkiem i tak dalej. Mam nadzieję, że mnie tu nie zobaczy. Dobra, i co on teraz, czy on będzie schodził na dół? Nie zdążył, ale teraz zdążył, dobra, poszedł na dół, czyli po raz kolejny Pennywise spotyka się z Lucyferem. Mam nadzieję, że nie zauważą, że ukradłem jakąś tą mapę. Ja w tym momencie wracam z powrotem do siebie na chatę. Mógłbym pójść do bunkra, ale chcę pójść jeszcze do siebie na chatę z tego powodu, że muszę tam ogarnąć podki na niewidzialność na następny raz, żebyśmy mieli jakiekolwiek zabezpieczenie, bo dzisiaj nam się udało, ale ogólnie niekoniecznie nam się musi udać i może być tak, że następnym razem nie będziemy mieli tak łatwo i nas zauważą, więc lepiej mieć te podki na niewidzialność. Dzisiaj jakoś tak łatwo się nam to udało, że akurat poszli, ja też sporo zaryzykowałem, szczerze mówiąc, no ale udało się i się opłacało w sumie zaryzykować w ten sposób, więc ja sobie teraz tutaj wracam do siebie na chatę i ogarniemy tutaj jakieś właśnie poty na niewidzialność czy coś tego typu i odłożymy tą mapę w jakieś bezpieczne miejsce. Tak mi się wydaje, że to by był najlepszy pomysł. W sumie mogłem iść tędy, dobra, już idźmy tędy, normalnie wejdźmy do domku. Tu są jakieś tabliczki. Siema Toast, wróciłem, musimy się spotkać. Dave, mam dużo informacji ważnych do pogadania. O kurde, dobra, Daveson wrócił, czekajcie, musimy mu zostawić informację też jakąś. Ja może zabiorę te i pójdziemy do niego na chatę i mu zostawimy wiadomość, że możemy się spotkać. I teraz trzeba wymyślić jakiś termin i miejsce, w którym moglibyśmy się spotkać. Nie ma żadnych bezpiecznych miejsc tutaj do spotkania. Nie wiem, gdzie byśmy mogli się spotkać, może w jakimś... co jest takim naszym wspólnym miejscem? Ja nie wiem, jakie jest wspólne miejsce szefów. Kurde, nie ma wspólnego miejsca szefów, chyba jest ten tajny biznes niby, ale tam on był totalnie nieużywany. Dobra, musimy wejść tutaj do środka i zostawmy wiadomość tutaj na schodach, żeby on widział. Siema, tutaj Szczypson. Dostałem info. Spotkajmy się. I na drugiej tabliczce. Gdzie moglibyśmy się spotkać? Spotkajmy się na dnie kanionu. Może tak, na dnie krateru, to jest krater. Na dnie krateru, bo nie mam pomysłu, gdzie... Bo nie mam pomysłu innego.
Pozdro. Dobra, zostawiamy taką wiadomość i się tam spotkamy z Dave'em, jak będzie tylko okazja, a ja muszę w tym momencie odłożyć tą mapę w jakieś bezpieczne miejsce. I teraz tak, mój bunkier jest chyba bezpieczny, ale ja bym... Mam pomysł chyba jeszcze na jedno miejsce i to jest właśnie takie miejsce, które jest chyba jeszcze lepiej chronione, ponieważ jest pod lawą i chyba nikt totalnie, naprawdę nikt totalnie o nim nie wie, więc dobrze byłoby tam w sumie to schować i wydaje mi się, że tam tak to zrobimy właśnie. Już dawno mnie tam nie było, patrzcie, pamiętacie gdzie to było? Patrzcie, to było tutaj. Ja muszę zjeść, bo boję się, że nie doskoczę. Tam musimy wróg doskoczyć, mam nadzieję, że mi się to uda. Jak mi się nie uda i zginę, to będzie niezła heca, nie? Dobra, tu! Dobra, udało się, idealnie. Dobra, schodzimy tutaj na dół i wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym możemy bezpiecznie coś zostawić. Tu mamy już jedną mapę. I przydałoby się pozostawić drugą, tylko ja nie mam tych ramek, ale dobra, weźmy ten chleb, tu nie wiem po co jest ten chleb w tej ramce. I po prostu postawmy drugą, to jest jedna z czterech map. Skoro to jest w prawym dolnym rogu, to prawdopodobnie to będzie tutaj. I kolejne, o nie, czekajcie, to jednak będzie prawdopodobnie, okej, czyli musimy jednak zabrać tą mapę, zabrać to. I to jednak będzie jakby tu. I teraz tu będą jeszcze chyba te mapy i wtedy dowiemy się, co to dokładnie prezentuje. Ale to wszystko dowiemy się w następnym odcinku, z tego powodu, że na dzisiaj to już wszystko. No bo ogarnęliśmy mapę, ogarnęliśmy, że coś tam się dzieje, że oni dalej ze sobą się spotykają. Właśnie zresztą w tym miejscu się spotykają, więc dobrze wiedzieć... O kurczę, rozwaliłem tą mapę, tu kładźmy ją z powrotem. Dobrze wiedzieć, że mają jakiś sojusz, że Pennywise coś współpracuje z Lucyferem i musimy dosłownie ogarnąć, co takiego planują. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.